Pixar znowu to zrobił. Znowu wycisnął z nas bezczelnie ostatnią łzę. Ja nie wiem, jak on to robi, ale Pixar zawsze uderza w najbardziej pierwotne uczucia ludzkie. Zawsze wie, jak cię podejść, żeby cię chwycić za serce i wycisnąć wszystko, co tam jest. Są różne rodzaje bajek, ale. Pixar chyba jest tym studiem, które robi najbardziej głębokie, najbardziej wnikliwe, najbardziej poruszające nasze emocje, animacje. No i za to jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni, ponieważ tam nie ma błędów. Po prostu wiesz, że idziesz na Pixara i wiesz, że to będzie niezwykła bajka. I nie inaczej jest w tym wypadku. A mieliśmy okazję popłakać na przedpremierowym pokazie najnowszego filmu Pixara Coco. Film ten opowiada o małym meksykańskim chłopcu Miguelu, który wbrew woli swojej rodziny chce zostać muzykiem a ta muzyka mimo wszystko płynie w rodzinnej krwi, o czym dowiadujemy się już w samym prologu, ale według rodziny Rivierów muzyka sprowadza również na rodzinę wszystko co najgorsze, dlatego jedynym dobrym losem jest zostać szewcem. I w taką historię oraz w tradycję święta Dia de Muertos zostaje wpisany film i to wszystko rzeczywiście bardzo ładnie składa się w wzruszającą, jak zawsze opowieść i ta opowieść nie tylko wzruszającą dla wzruszenia, ale wzruszającą dlatego, że wchodzimy bardzo głęboko w emocje bohaterów i dosyć głęboko również w kulturę meksykańską, co chyba też było jednym z głównych celów twórców filmu. Do wszystkich już potencjalnych narzekaczy albo ironistów, to nie jest animacja, która powstała ze względów politycznych po wyborach prezydenckich w USA ostatnich, tylko główny pomysłodawca tego projektu Lee Unkrich. Wpadł już na pierwszy szkic tej animacji, już w 2010 roku, zaraz po wypuszczeniu jego filmu, dzięki któremu myślę, że najbardziej zasłynął, czyli to History 3. Produkcja i praca nad tą animacją trwała 7 lat. No, i mamy tego efekty. Efekt jest taki, że byliśmy na tym filmie niewiele po tym, jak poszliśmy na Ligę Sprawiedliwości. No i później naszła nas taka refleksja, że Pixar jest w stanie w półtora godzinnym filmie animacji zawrzeć 10 razy więcej treści, historii, rozwoju bohaterów. A tutaj jest to um, animacja o rodzinie wielopokoleniowej, także dużo jest tych bohaterów. I jest w stanie w te 90 minut po prostu nam opowiedzieć pełną, treściwą, niezwykle emocjonalną historię. No a Warner Brothers w dwie godziny nie są w stanie nam powiedzieć najprostszej historii. Różnica pomiędzy tymi dwoma filmami i przedstawianiem bohaterów jest taka, jak różnica pomiędzy opisem a działaniem. Liga Sprawiedliwości opisuje swoich bohaterów w kolejnych scenach, a w Pixarze poznajemy bohaterów poprzez działanie, i to sprawia, że rzeczywiście poznajemy ich dobrze, chociaż niektórzy wcale nie mają bardzo wielu scen, ale to wystarcza. Szczerze mówiąc, ja jakoś nie byłam napalona na tę produkcję i nie oczekiwałam po niej, pomimo świadomości, że to Pixar, jakoś bardzo wiele, ale jednak ta animacja powala wizualnie, treściowo. Wydaje mi się, że ostatecznie najmocniejszy jest trzeci akt, gdzie jest mnóstwo rozwiązań, mnóstwo przeniesienia ładunku emocjonalnego na zupełnie niespodziewane rejony. To, to jest no, no jednak poezja, no. ze względu na specyficzny czas, czyli święto Dnia Zmarłych w meksykańskiej kulturze. Wydaje mi się, że Polacy wręcz są jedną z tych kultur, która jeszcze bardziej może się związać z tą historią, ponieważ my mamy co prawda w troszkę innym wydźwięku. Ponieważ tam jest raczej to takie prawdziwe ucztowanie, świętowanie i radowanie się ze zmarłymi, a no, u nas jednak to troszkę inaczej wygląda, co nie zmienia faktu, że. Tak naprawdę chodzi o to samo, czyli pamięć o bliskich i poświęcenie tego jednego dnia w roku, żeby bardziej się zbliżyć do swoich przodków i z jednej strony pamiętać, że, że my też umrzemy i będziemy razem ze swoimi bliskimi kiedyś w grobie, a z drugiej strony możemy dzięki temu lepiej zrozumieć nasze korzenie i to, że nie jesteśmy sobie sami, tylko jesteśmy. Częścią znacznie większej społeczności. Doszliśmy do swego rodzaju paradoksalnej sytuacji. Jak wiemy, współczesna kultura zachodnia jest kulturą bez śmierci gdzie starość i śmierć odsuwane są na daleki plan i mieramy w szpitalach, ciała oddajemy zakładom pogrzebowym i tak naprawdę z tą śmiercią mamy do czynienia bardzo niewiele, a ludzi w podeszłym wieku oddajemy do zakładu opieki i okazuje się, że takim miejscem, które zaczyna nam o tym opowiadać, o tym, że śmierć istnieje, że starość istnieje, jest właśnie animacja. Czyli medium, mimo wszystko najczęściej kierowane do dzieci, to rzeczywiście w tych animacjach, które teoretycznie do dzieci są skierowane, mamy do czynienia z takimi historiami. Nie dość wspomnieć o odlocie, który również powstał w Pixarze, ale na przykład w zeszłym roku również mieliśmy do czynienia z historią, która na cmentarzu się częściowo toczyła. Było to Kubo i dwie struny. To są wspomnienia tych, których kochaliśmy i straciliśmy. I jeśli a w tym roku nagle otrzymujemy Koko, który również eksploruje ten temat i tak naprawdę Koko eksploruje właśnie być może jako pierwszy jeden i drugi temat i starości, śmierci. W pewnym sensie zrównuje postacie dziecięce i postacie ludzi bardzo starych. Sama nazwa filmu jest swego rodzaju kluczem do tego, jak powinniśmy ten film rozumieć i jak odbierać. Ze względu na to, jak bardzo dojrzała jest to bajka, wydaje mi się, że takie najmniejsze dzieci, typu. 3-4 lata mogą jeszcze nie być w odpowiednim wieku, żeby obejrzeć tą bajkę, i mogą niewiele z niej zrozumieć, bo też niewiele chyba tam jest atrakcyjnych rzeczy dla takich najmniejszych dzieci. Jest Dante, piesek. Jeżeli szukali czegoś dla takich małych dzieciaków, to zdecydowanie Dante jest tą postacią. Dużo się tam dzieje, jest sporo akcji, ale czasem właśnie może troszkę straszniejszej. Takie 3-4 latki, może już niekoniecznie, ale załóżmy, że od 7 lat wzwyż. Czy można nawet 8 lat wzwyż, to, to, to jest idealna bajka, i jak macie na coś iść z dzieckiem, to, na, to koniecznie na coś takiego. Bywam rocznie, naprawdę bywam rocznie, a zarazem bardzo mądrze. I Oj. ten rok nie jest też y, przekraczany. Po nic, żeby go nastraszyć, czy tam wzbudzić adrenalinę, tylko naprawdę. Wszystko jest na swoim miejscu. No to jest po prostu Pixar. Pixar jakimś studiem nie popełnia błędów. Animacja jest spektakularna. Jest zwłaszcza projekt zwierząt, tak zwanych przewodników dusz, który jest oszałamiający. To jest tak olśniewająco piękne i niezwykłe, że no, no po prostu chociażby dla tego projektu warto się wybrać na ten film. Tak naprawdę jedyne do czego mogłabym się przyczepić, to do głównej piosenki, która nam towarzyszy hmm. tak naprawdę przez cały film. Dla mnie ona nie jest za bardzo wpadająca w ucho i nie ma dla mnie aż tak wielkiego ładunku emocjonalnego, jakby mogła mieć. Nie, nie wiem, czy się zgodzę, ponieważ podczas finałowego wykonania tej piosenki ryczałem jak bubr. Poza tym tym, też trzeba zwrócić uwagę na specyfikę muzyki, z jaką mamy do czynienia. Mamy do czynienia jednak zdecydowanie ze specyfiką muzyki meksykańskiej, a tamte ballady wyglądają jednak zupełnie inaczej. O ile oczywiście te śpiewania mariachi ich porywają, to same ballady właśnie troszkę są podobne do tego, co słyszymy w Remember Me. Tak, no, ale ta ballada, którą śpiewa jedna z przodkiń Miguela. A no, i Lorona to jest jeszcze coś innego. To jest no w właśnie, w ogóle... no, ale to jest niezwykła piosenka. No, no tak, i to rzeczywiście jest jedna z nowoż ze słynniejszych ballad. I fajnie, że została tutaj wykorzystana. Zresztą fantastyczna scena z Loroną jedna z najlepszych. Coś, co jest też dużą wartością tego filmu, to kilka takich scen perełek, do których po prostu człowiek przyczepia się do ekranu i już zostaje tam w środku tej akcji. Nie jest to dla mnie arcydzieło na miarę Wolego czy na miarę odlotu, bo to są dla mnie. No i jeszcze to historie trzy. To są dla mnie takie trzy punkty odniesienia najgenialniejszych filmów. O, jeszcze w głowie się nie mieści. Także wymienianie może trwać. Our weaponry are such elements as fear. Are again. Ja mam wrażenie, że w głowie się nie mieści, Koko funkcjonują po dwóch stronach tej samej linii, ponieważ... O ile w głowie się nie mieści, opowiada o tej najmniejszej komórce społecznej, rodzinnej, trzyosobowej i o tym, jak ona współcześnie musi sobie radzić, żeby zafunkcjonować, to z drugiej strony KOKO opowiada o utracie pewnych wartości we współczesności, utracie wartości wielopokoleniowej rodziny i tego, jak w tej wielopokoleniowej rodzinie mamy funkcjonować. I w ogóle być może rzeczywiście KOKO jest taką refleksją na temat utraty w ogóle pewnych wartości we współczesnym świecie, i to na pewno jest ogromny plus. Tej animacji. Ale dla mnie mówię, no, jest to bardzo dobra animacja, ale może nie wśród tych najwybitniejszych, najgenialniejszych, które zrobił Pixar. Chociaż biorąc pod uwagę, jak słaby mamy jednak rok w świecie animacji amerykańskiej, to Koko jest póki co. Bez żadnych rywali. No znaczy, w... Wydaje mi się, że tutaj chyba będzie bezkonkurencyjne. Zwłaszcza, że mimochodem, chcąc, nie chcąc, troszkę się wplotło w ten klimat polityczny, więc. No już właśnie, w ogóle... myślę, że to może mu pomóc zdecydowanie. Także Oskar Murowany. To by było na tyle. Gorąco zachęcamy, żebyście się wybrali na animacje. Nieważne, czy macie pod ręką małe dzieci, a sami macie 40-50 lat. Dobre animacje są perfekcyjne dla osób w każdym wieku i sami na pewno dobrze to wiecie, także. To tak jak piszą na planszówkach od 6 do 106 lat i to z Pixarem jest tak samo. Dlatego zapraszamy do kina. Pa. Na razie.